Lato w pełni, co za tym idzie, okres na wyjazdy rodzinne rozpoczęty. Rodziny wyruszają w celu zbieractwa i eksploringu na grzyby, w góry czy nawet na ryby. Łowienie rybek to rzecz dla ludzi cierpliwych oraz lubiących przesiadywać często godzinami w celu wydobycia z głębin wody prawdziwych okazów. Ostatnio jednak ruszyła już kolejna gra, która chce zastąpić zdobycz realną wirtualnym zbiorem pikseli. Ja jestem Xaorus i zapraszam Was na szybkie spojrzenie z Fishing Hero. Jak większość tego typu produkcji, również i ta nadpłynęła z Dalekiego Wschodu, gdzie prawdziwe atrakcje chce się zastąpić wirtualną zabawą. Niestety Europejczycy chyba niechętnie zamiast kija wybierają myszkę i jednak wolą spędzić czas na łonie natury. Jako że Wy jednak jesteście wygłodniali wyrazistych informacji, to dzisiaj złowię dla Was rybę z gatunku prezentacja. Tak więc wędkę rzucam w kąt, a kapelusz na wieszak. Dzisiaj wypływam na wirtualne wody i zobaczymy, co kryje w sobie prezentowana produkcja. Pierwsze odpalenie sprawiło, że mój entuzjazm faktycznie był w szczytowej formie. Liczyłem, że po cienkim ocean fishing w końcu dostaniemy coś nowego, coś świeżego. Ale pech chciał, że niestety nie ma tutaj nic zachwycającego. Kreacja postaci przebiega dość sprawnie, gdyż do wyboru mamy tylko 6 pań i 6 panów, w których nie możemy nic kompletnie zmienić. Przed wpisaniem niku rozdajemy 10 punktów w 3 dostępne statystyki. Wszystko tutaj wygląda dość obiecująco. Woda olśniewająca, krajobrazy też niczego sobie, no ale to tylko zmyłka. Po zatwierdzeniu postaci wchodzimy do lobby, gdzie nasz pan czy też pani stoi na pomoście wyczekując rozkazów. Z tego miejsca możemy wyruszyć do wielu trybów. Jest ich kilka, tylko szkoda, że jedynym dostępnym jest freestyle, gdyż reszta mimo open beta jest w ciągłej budowie. Tak więc wyprawa z kolegami, kooperacja czy dom aukcyjny odpadają na starcie. Oprócz tego mamy tutaj możliwość wejścia w nasz inwentarz oraz okno postaci, zajrzeć do przyjaciół, gildii oraz poczytać o rybach. Wykonano encyklopedię, dzięki czemu poznamy każdy dostępny w grze gatunek z danego obszaru łowieckiego. Jest jeszcze jedna fajna opcja, mianowicie akwarium. To właśnie ten gigantyczny zbiornik pozwala hodować w nim schwytane ryby, oglądać je i sprzedawać przy okazji przeglądając własne rekordy. Esencją jest jednak sama rozgrywka, więc ruszajmy. Początkowo do dyspozycji mamy jedynie dwa łowiska, czyli Azję i Amerykę Północną, a do odblokowania zostały 4 atrakcyjne miejsca. Klikając na miejsce jednak przeżywamy szok. Kanały są opustoszałe i tylko pierwszy kanał w Azji ma troszkę większą populację. Po wybraniu miejsca czas dokonać selekcji odpowiedniego obszaru i można ładować się na pokój, gdzie jest kilka osób. Sama rozgrywka nie oferuje nic interesującego. Graficznie całość stoi na poziomie przeciętnym, największym bolem jest jednak dziurawa łódka. Animacja zrobiona jest tak nietrafnie, że woda zamiast obok łódki leci przez nią, totalnie psując efekt. Ważne, że jednak jest lepiej niż w przypadku konkurenta i barwy są żywe. Muzyka również nie zachwyca, od kilka plażowych piosenek, które lecą w kółko. Co do samej mechaniki, wygląda ona następująco. Płyniemy łódką na obiecująco wyglądający punkt, zarzucamy wędkę i po prostu czekamy, czyli no cóż, w sumie dość naturalnie. Jeśli ryba weźmie, no to trzeba z nią oczywiście walczyć. Sterowanie jest w miarę proste i opiera się o myszkę i kilka klawiszy na klawiaturze. Szarpiąc myszkę dezorientujemy rybę, możemy również podciągnąć wędkę, zwijać i tak dalej. Jednak stuny czy podciąganie wymaga użycia staminy, która kończy się i trzeba wykonać owe ruchy z rozwagą, pilnując przy okazji, aby rybka nie uciekła. Samych ryb jest ogrom, więc różnorodność połowów mamy zapewnioną. Gra jest ogólnie nie najgorsza, ale dla ludzi tego pokolenia trzeba chyba coś ładniejszego i z większą dynamiką. Mimo że mamy tutaj system upgrade'u ekwipunku, sporo zadań czy podgląd zdobyczy pod wodą, to i tak nic chyba nie zastąpi klasycznych połowów na rzece czy też morzu. No cóż, zachęcam Was do wypróbowania, tymczasem żegnam się z Wami, wystawiając Fishing Hero ocenę 6 na 10. Trzymajcie się ciepło, cześć!